PR-u. Bardzo proszę, pan Jaki. Przewodnicząca, panie komisarzu, Węgry jak zwykle są pod państwa atakiem, ale trzeba się zastanowić dlaczego. Czy demokracja na Węgrzech wygląda gorzej niż ta w Niemczech, gdzie właśnie trzeba było powtórzyć wybory ze względu na tak liczne oszustwa? Czy coś takiego na Węgrzech się wydarzyło? Czy gorzej jest niż w Słowenii, czy w Słowacji, czy Malcie, gdzie zamordowano dziennikarzy i do dzisiaj nie ma, po tylu latach, przekonujących wyjaśnień w tej sprawie. Czy uniwersytety i media są bardziej podporządkowane niż te u was, lewicowe, gdzie jeżeli myśli się inaczej, to człowiek jest od razu kancelowany? Powiedzmy sobie szczerze, że prawdziwym problemem w przypadku Węgier jest, proszę państwa, to, że bronią religii, tradycyjnych wartości, na których została zbudowana cywilizacja zachodnia, dzieci przed demoralizacją, w tym narodów przed państwem europejskim, w którym demokracja będzie wyglądać właśnie tak, jak widzimy to w tej Izbie.